ile kosztował Cię ten mecz? Na pewno sporo. Na pewno to był mecz, którym trzeba było dużo wybiegać, bo Legia do tej pory nie przegrała żadnego spotkania. Jest to zespół, który jest bardzo zorganizowany, bardzo ma szeroką kadrę, także ten mecz na pewno całą drużynę kosztował bardzo dużo, ale co najważniejsze, co najbardziej cieszy, to ta determinacja, cierpliwość i konsekwencja w naszym działaniu, no i przede wszystkim zero z tyłu, którego dawno, dawno nie było. Na pomeczowej, przepraszam, konferencji prasowej trener dostał pytanie o to, z czego wynikała różnica pomiędzy pierwszą a drugą połową i z drugiej połowy faktycznie było widać troszeczkę spadek intensywności, ale to po prostu chyba klasa rywala determinowała. Myślę, że na pewno ten wynik też i to, że Legia chciała odrobić, troszkę nas zepchnęła do defensywy, ale my przede wszystkim byliśmy konsekwentni w tych działaniach obronnych i Legia tak naprawdę nie stworzyła chyba takiej stuprocentowej sytuacji. Na pewno mieli tam swoje okazje, ale my przede wszystkim do samego końca byliśmy cierpliwi i myślę, że to zdecydowało też o wyniku tego spotkania. Powiedz, jak Ci się grało, bo Ty jesteś w Białymstoku już kilka miesięcy, ale pierwszy raz przy tak wypełnionym stadionie, jak Ci się grało przy tylu naszych fanach? Na pewno fantastycznie, fantastyczne przeżycie i przede wszystkim wygrana, bo w każdym meczu domowy czujemy wsparcie kibiców, gramy w 12, tu wiadomo, było tych kibiców 17892 osoby. Właśnie, było ponad 17 tysięcy, więc fantastyczne przeżycie. Na pewno cieszy wygrana i tyle. Powiedz, kolejny mecz z jakimś konkretem w ofensywie. I jak Cię znam, to pewnie będziesz mówił, że mogłeś dać jeszcze więcej drużynie, ale no, chyba to cieszy, że kolejny mecz z kolejnym konkretem w ofensywie. Tak, no ale obiektywnie nie jestem z siebie zadowolony, bo na pewno mógłbym dać więcej. Ale przede wszystkim to, co cieszy, to nie zawsze zagra się spotkanie tak jak sobie wymarzę, ale jest konkret, więc na pewno to cieszy, bo też w takim spotkaniu, gdzie nie gra się zbyt dobrze, gdzie jesteśmy zepchnieni troszkę do defensywy, to daje się konkret i to na pewno cieszy. W niedalekim czasie nadchodzi taki maraton dla Was, nie tylko meczów, ale i wyjazdowy, bo będzie i Szczecin, i tam jest wyjazd do Rzeszowa. Jak się odpowiednio przygotować na takie granie intensywne i w delegacji? Myślę, że na pewno dobra regeneracja to jest klucz i nastawienie, bo ja nie skupiam się na tym, czy muszę jechać do Szczecina, czy gram w Białymstoku, moje nastawienie się nie zmienia i po prostu na boisku trzeba dawać z siebie 100% i myślę, że to jest klucz do tego, żeby na tych wyjazdach pokazać klasę. No i na sam koniec jeszcze będziecie grać w Pucharze Polski z Resowią. Ty jesteś byłym zawodnikiem Stali, to ma dla Ciebie jakieś znaczenie ten rywal? Szczerze mówiąc, na pewno tam w jakimś stopniu ma, ale nie skupiałbym się na tym za bardzo. Chcemy wygrać, chcemy awansować do kolejnej rundy i to jest najważniejsze.